Witam serdecznie na kolejnym spotkaniu, na pierwszym spotkaniu w tym roku. I jak widać, motywem tego, co będę malowała, będą szyszki. Ale nie te. Te chcę tylko dlatego pokazać, żeby się pochwalić, że mam taką fajną kolekcję. Te wielkie dostałam od pani, która była kiedyś we Francji i tam rosły. Te zwyczajne, niby zwyczajne, ale ja je bardzo lubię. No takie fajowe. Nie pytajcie mnie z jakich drzew, bo coś tam podejrzewam, ale nie jestem pewna, więc nie będę opowiadała. Te z kolei, one nie są śliczne takie, ale takie oryginalne, więc też je mam. Te przywiozłam sobie kiedyś z Polski. Byłam w hotelu niedaleko Świeradowa. Bardzo fajny, mały hotel. W parku rosła taka wielkie drzewo rosło i pani, która pracowała w tym hotelu, powiedziała, że zawsze dekoruje tymi szyszkami, robi dekoracje. To już ze 2 lata temu. Nie, 3. A ja ciągle mam te szyszki. To są takie najzwyczajniejsze, które znalazłam u nas w lesie, ale nie one będą głównym bohaterem. Szyszki z modrzewia. Uwielbiam je. Pod koniec roku, będąc na spacerze, nazbierałam sobie takich gałązek kilka. One z powodu wiatru chyba pospadały z drzew i zabrałam, jak również to. I z tych dwóch elementów powstała taka praca. Takie coś powstało. Zawsze chciałam malować szyszki, szczerze powiedziawszy, troszeczkę się bałam, nie wiedziałam, jak do nich podejść, jak to ugryźć. I kiedy będziecie mieli taki problem, że wam się spodoba coś i będziecie chcieli to sobie namalować, to trzeba się temu po prostu przyjrzeć. Wymyśliłam sobie taki sposób malowania szyszek i potem były różne kombinacje z tymi szyszkami. Było takie coś. Potem w wazonie były różowe róże i powstał taki obrazek. A potem w innym wazonie mam taki bukiecik też. Teraz, kiedy jest styczeń, to lubię właśnie te moje zasuszone kwiaty. Moja zasuszona hortensja. No i powstało coś takiego. A to całkiem świeżutkie. Też zasuszona niebieska hortensja i też kilka szyszek. Pokażę wam, szkicu nie robię, dlatego że zobaczycie sami, to jest tak proste, że naprawdę nic nie trzeba. Ale gdyby chcieć zrobić szkic, to jaką to ma formę? To jest coś takiego. I teraz może można by tutaj wchodzić w jakieś takie historie i robić to. Ja jestem, no nie wiem, takim typem, że takie szkicowanie to jest dla mnie praca. No, można by wyciągnąć z tego wniosek, że jestem chyba, no wiecie sami. No, w każdym razie jest to dla mnie za dużo i nie chce mi się tak ładnie. Jak patrzę, jak niektórzy pięknie szkicują, to aż wstyd. Ale dobrze jest sobie pokombinować troszeczkę układ, jakby to mogło być, skoro to jest ta, a ta tutaj z przodu jest widziana tak i tu ma ten swój najciemniejszy punkt. Te punkty w sumie są bardzo ważne, gdzie one się znajdują. Nie to jak to tam, hopsiup, jak to jest, bo to taka rozeta jest. Teraz ta jest tutaj też, ona ma lekka przerwa jest między tymi dwiema, z kolei ta jest gdzieś tam i ten swój środek ma tutaj i sobie tak opada, tutaj to też i tamta, no oczywiście tu jest mi za dużo szczęścia. Fajna jest ta gałązka sama w sobie, bo zobaczcie, dzisiaj będą szyszki w połączeniu z bluszczem, który też uwielbiam, bardzo lubię bluszcz, więc bluszcz i szyszki na Fabriano farbami Renesans i pędzelkami, bez których się już obyć nie umiem. I w sumie potrzebuję do tego tylko dwóch, tych właśnie skośnych, numer 1 i 3. I one, te dwa pędzelki, moje farbki,
które już zaczynają mieć dziury w środku. No i ten motyw, może tą, bo tam gdyby było za dużo, chociaż to i tak, wiecie co, to tak bardziej leży dla dekoracji, bo gdzieś tam, jeżeli malujemy długo, jeżeli malujemy często, a jeszcze ten sam motyw, to tak naprawdę jakieś tam wzory, jakieś tam pomysły, one nam się w głowach układają i potem ten motyw jest taki po to, żeby tam od czasu do czasu na to zerknąć. Teraz zerknę na przykład na to, co jest typowe dla liścia z bluszczu, liścia bluszczu. Tu mu zrobię takie coś i tak sobie tam po swojemu jakoś to zmienię. Tutaj też one się tak rozchodzą bardzo, bardzo typowo, a ja je sobie troszeczkę na potrzeby mojego obrazka, ja sobie to troszeczkę zmienię. To nadal będzie bluszcz, no ale taki troszeczkę po mojemu. Te trzy może tu zrobię, tak jak gdyby ta gałązka szła tu i jeszcze jeden liść, on będzie może tutaj jakoś. I teraz te szyszki, które ta tak fajnie bokiem, sekunda, może ją tutaj dam. Szkicuję tak raczej bardziej dla Was niż dla mnie, żebyście, no, żeby było widać, co gdzie jak. Podoba mi się, jak one tak dużo ich naraz. Ja tak dużo naraz tutaj wszędzie nie chcę. Raczej patrzę na kompozycję, żeby mi się tu tutaj w obrazku zgadzało, więc te będą dwie, a może nawet jakaś trzecia tu. A reszta zobaczymy, co z tych plam da się zrobić. Pokażę Wam teraz jedną szyszkę, żeby łatwiej było sobie to wyobrazić i zobaczycie, jaka to fajna zabawa. Zaczynam od tego punktu najciemniejszego, tak jak mówiłam. I zobaczcie, dzięki temu, że ten pędzelek, mogę nim pojechać tak, a mogę nim też zrobić fajną, cieniutką linię, on mi właśnie umożliwia coś takiego, że ja sobie teraz... Widzicie, jakie to proste? To jest genialne. Ja sama się zdziwiłam, że to można w tak prosty sposób zrobić. Tak, a teraz sobie tu gdzieś od czasu do czasu wejdę z tym indigo, żeby podkreślić ciemne miejsce. Teraz odczekam sekundę i tak lekko zwilżonym pędzelkiem tak pozamykam niektóre z tych białych przestrzeni. Takie coś. Jeszcze raz. Może troszeczkę inaczej ustawione, gdyby było bardziej z góry. Czyli zaczynam tak i tak sobie schodzę. Coraz niżej. W momencie, gdybym robiła coś takiego, te linie nie mogą być długie, bo widzicie, co się robi. Czyli takie przerywane. I znowu to, o czym często mówię, o tej niesprawiedliwości. Dużo mało, gęściej, rzadziej, kolor intensywniejszy i mniej. Widzicie, jakie proste? Ok. Mówiłam jakiś czas temu o tym, że będą warsztaty online. Ja te warsztaty już prowadzę. No, męczę tych moich uczestników, ale dzielni są. I w sumie nie tyle chodzi mi o to, żebyśmy zrobili, bo to są 4 spotkania, żeby powstały 4 ładne obrazeczki. I bardziej chodzi mi o to, żeby te warsztaty spowodowały śmiałość do malowania, żeby spowodowały, że ludzie przestaną się tego bać, żeby nabrali chęci, żeby poszukali troszeczkę siebie, a nie starali się za wszelką cenę, żeby na koniec ich obrazkiem był jak najwierniejszą kopią mojego, bo przecież to nie chodzi o klonowanie jakieś tam, tylko o tę radość w malowaniu, o to, żeby tam gdzieś pogrzebać w sobie i zdecydować, co lubię, czego nie lubię, co mi się podoba, a czego robić nie chcę. Tak więc z nimi maluję. Teraz jak zobaczą, jakie proste rzeczy ja Wam tu pokażę, o, to mi się chyba oberwie. Dlaczego ja ich tak męczę? Wracając do tego tematu, tych warsztatów. Jesteśmy w połowie.
w lutym chcę zrobić przerwę, a w marcu zwolnię się pewnie kilka miejsc, ponieważ wymęczę tę grupę i niektórzy mnie pożegnają z radością. W związku z tym w marcu rozpocznę nowe 4 spotkania z nowymi tematami i być może z nowymi ludźmi. Więc jeżeli macie chęć, w tym którymś tam poprzednim filmiku podawałam namiary do mnie, możecie napisać, że jesteście zainteresowani, a ja zobaczę, ile będzie wolnych miejsc i dam wam znać. Widzicie, jak fajnie, jakie ważne jest to, żeby te białe, te jasne przestrzenie pozostały. I teraz ja właściwie cały czas pracuję tylko z jednym pędzelkiem, ten drugi to mi się bardziej do liści przyda. Teraz w to, jeżeli ja sobie w to wejdę, tu, bo tu już prawie przyschło, no to prawie przyschnięte, nie na całość, tylko tak z jednego boku, z jednej strony, z tej, która może bardziej w cieniu jest. A jeżeli jest tak jak tu i ja widzę, że to jest za suche, że to potrzebuje troszeczkę wilgoci, to ja ją sobie teraz naprowadzę. Może dam temu od razu gdzieś tam troszeczkę uciec, żeby mi takie, temu kolorowi, tej farbie, żeby takie nie było właśnie jakieś takie suche i nudne. Okej, okay. No oczywiście tego nigdy dość. A jeszcze inna rzecz, o której tak sobie pomyślałam, bo ostatnio przybyło dosyć dużo polubień tego mojego kanału, za co wam bardzo dziękuję, to no bo w sumie cóż ja z tego mam, że to robię poza przyjemnością, że coś tam do mnie napiszecie, że wam się podoba. No i tyle tej mojej radości. Ale pomyślałam sobie, ponieważ napisała pani z Florydy, tak sobie pomyślałam, gdzie ja tam trafiam. Wiem, że ktoś we Włoszech mnie ogląda, że jest pani z Norwegii. I tak sobie pomyślałam, jeżeli macie oczywiście ochotę, bez żadnych dokładnych adresów, ale gdybyście tylko zaznaczyli kraj, z którego jesteście, w którym mieszkacie i będzie mi bardzo miło zrobić sobie taką mapkę i zerknąć. Gdzie trafiłam? Ciekawa jestem, czy będzie miejsce, które mnie zaskoczy. A teraz przyspieszę to troszeczkę, bo was zanudzę tymi szyszeczkami. I to właściwie koniec dzisiejszego malowania. Więcej nie chcę przegadać tego motywu. Chcę, żeby był taki leciutki. Od czasu do czasu jeszcze coś tam wzmocnić, pokazać coś wyraźniej tam, gdzie się zbyt mocno rozmyło, ale nie za dużo. Jak widzicie, dodałam sobie jeszcze tą i tą szyszkę. Bo mi się wydawało, że tak będzie fajniej. Może jeszcze tą gałązkę, bo to miejsce takie mi się zrobiło bardzo mdłe. Może tu jeszcze właśnie też pokażę, że znaleźć coś, co jest zbliżone do tego. No tak właśnie, taka nieskończona, niedopowiedziana gałązka. Można by tak jeszcze dziubać i dziubać. Ale tak jak mówię, niech sobie tym razem zostanie tak
bardzo delikatnie i w sumie bardzo małe, bardzo mało namalowane przy użyciu tylko tych dwóch pędzelków, które Wam naprawdę polecam.